Witam serdecznie na dożynkach gminnych w Czarnocinie. W pierwszej kolejności reprezentujących wszystkich rolników naszej gminy, Korowody Wieńcowe i starostów tegorocznych dożynek, panią Anetę Cebula z Ciuślic i pana Grzegorza Bawuła z Michałowic. Jakość, wielkość zbioru, nie tylko dobre plony. Zdecydowanie większy wpływ ma polityka rolna i ogólna sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju, w całej Europie i w świecie. Jakże często, mimo pięknych zbiorów, rolnicy muszą godzić się na niskie ceny i małe dochody za swoje produkty. Rolnictwo to specyficzna dziedzina, w której nie ma bezpośredniego przełożenia i gwarancji, że zaangażowanie większej liczby ludzi, maszyn i zwiększony czas pracy przyniosą większe efekty i dochody. Szanowni Państwo, mam wielki szacunek dla Waszej pracy. Wiem, jak ważna jest dobra współpraca wójta, rady gminy, państwa sołtysów, a także wszystkich organizacji społecznych, stowarzyszeń, przedsiębiorców, młodzieży i seniorów, szkół i parafii, całej naszej gminnej wspólnoty. Przez wiele miesięcy braliśmy udział w różnych konsultacjach społecznych. Znam zgłaszane przez Państwa potrzeby poszczególnych sołtysów. I wiem, że nadal moim najważniejszym zadaniem jest poprawa infrastruktury drogowej. A drogi robimy takie, na jakie pozwala nam stan prawny, który cały czas także regulujemy, szerokości dróg gminnych, ale także sytuacja w terenie i postawa sąsiadujących z drogami właścicieli działek. I bywa różne, choć oczywiście wszyscy chcieliby, aby były szerokie i wygodne, porządnie wykonane i bezpieczne. W poprzedniej kadencji zrobiliśmy 16 km dróg gminnych, w ubiegłym roku 7 km. W tym roku mamy już pozyskane i zagwarantowane środki finansowe na 10 km gminnych dróg asfaltowych, a może będzie coś więcej. Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy ich połowę. Taka możliwość jak w tym roku raz zdarza się raz, więcej się nie powtórzy. Teraz wykorzystujemy wszystkie możliwe środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykonując 6 ważnych odcinków dróg. 4 drogi w ramach usuwania skutków zjawisk atmosferycznych i 1 z pomocą finansową Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowanie do tych zadań jest na poziomie od 63 do 80%, ale i wkład własny gminy musi być znaczący. To, co robimy, to ogromny wysiłek. Najpierw, aby te pieniądze pozyskać, potem zagwarantować wkład własny w budżecie. To wielki wysiłek administracyjny, organizacyjny, prawny i logistyczny. W ściśle określonym czasie trzeba wszystko zrealizować, żeby nie stracić z trudem pozyskanych pieniędzy. Dziś proszę też mieszkańców gminy o rozsądek i pomoc, zarówno podczas ich budowy, jak i w sposobie użytkowania i poszanowania tego, co wykonane. Te drogi są dla nas wszystkich. Nie wiem, czy któraś z sąsiednich gmin może się poszczycić taką liczbą inwestycji drogowych. Rozpoczęliśmy też projektowanie przydomowych oczyszczalnych ścieków. Realizacja będzie w przyszłym roku, bowiem konkurs
na nabór wniosków ogłoszony będzie jesienią. Pozyskaliśmy również pieniądze na zakup drugiego już nowego samochodu dla jednostki w Sokolinie. W najbliższych tygodniach, kiedy otrzymamy przyznane pieniądze, organizować będziemy przetarg na jego zakup. Zagwarantowaliśmy środki na projekty i współfinansowanie chodników w miejscowości Krzyż. Nasze dzieci i młodzież odnoszą liczne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Świętowaliśmy jubileusz Koła Gospodyń w Cieszkowach i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wujowczycach. Na tym stadionie jednostka strzelecka otrzymała imię generała Kwiatkowskiego. W ramach Światowych Dni Młodzieży wspólnie z Komitetem Parafialnym z Stradowa gościliśmy 80-osobową grupę młodzieży z Włoch. U nas w gminie organizowany był pierwszy w województwie ogólnopolski maraton na orientację, a 3 września odbędzie się finał wojewódzki na Orlicy. A w tegorocznych półkoloniach uczestniczyło 75 dzieci z całej gminy. Drodzy Państwo, dużo się u nas dzieje, mamy się czym pochwalić, mamy powody do radości i wspólnego świętowania. Rolę tegorocznych gospodarzy dożynek przyjęli mieszkańcy 2 sąsiednich sołec, Ciusic i Michałowic. A na dzisiejsze święto plonów 6 delegacji przyniosło piękne wieńce. To wyjątkowe ludowe dzieła sztuki, wykonane przez naszych mieszkańców. Są efektem wspólnej pracy, poświęcenia i zaangażowania w sprawy sołectwa i gminy. Ja w imieniu własnym i całej społeczności gminy z serca Wam, kochani, dziękuję za te przepiękne, urzekające pomysłowością i starannie wykonane wieńce dożynkowe. Niech one dziś cieszą nasze oczy i serca. Niech dają poczucie dumy i radości. Drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy, dziękuję Wam za cały rok trudu na polach, w sadach i ogrodach. Z racji dzisiejszego święta życzę wszystkim miłego świętowania w życzliwej i serdecznej atmosferze. Mimo trudnej pogody, szczęść Boże wszystkim rolnikom.